wypisany skrót RWD, który pochodzi od nazwisk trzech inżynierów, trzech konstruktorów. Natomiast tak naprawdę nie ma tutaj litery, która sugerowałaby nazwisko prawdziwego konstruktora RWD-21. W doświadczalnych warsztatach lotniczych w Warszawie, bo tak się nazywała ta prywatna wytwórnia, w której powstawały samoloty RWD, przyjęto zasadę nazywania samolotów literami, skrótem pochodzącym od pierwszych liter nazwisk założycieli, twórców tej wytwórni. Był to Rogalski, Wigura i Drzewiecki. Konstruktorem samolotu RWD-21 był inżynier Anczutin, który doszedł do grona konstruktorów współpracujących z DWL-em w 1936 roku. Anczutin postawił sobie właśnie za cel stworzenie sportowego, turystycznego samolotu, prostego w produkcji, oczywiście tym samym i w konstrukcji, i taniego. I tańszego od RWD-13. Właśnie, już znanego produktu firmy DWL. To miał być samolot prostszy w produkcji i tańszy. Niestety pierwszy samolot opracowany przez Anczutina, oznaczony jako RWD-16, oblatany właśnie w 1936 roku, okazał się konstrukcją niezbyt udaną. To znaczy samolot latał, ale wymagał pilota o bardzo dużym doświadczeniu. W 1938 roku oblatano kolejny prototyp, RWD-16 bis. Nazwa wskazuje na to, że jest to poprawiona szesnastka. Nie za bardzo to jest prawdziwe, to był praktycznie nowy samolot. I on okazuje się w pełni udaną maszyną. I od razu są na niego złożone zamówienia, których realizacja miała nastąpić w 1939 roku. Ale inżynier Anczutin zdawał sobie sprawę z jednej rzeczy, że szesnastka ma silnik o zbyt małej mocy, więc żeby nie robić nowej konstrukcji, inżynier Anczutin zaadaptował konstrukcję samolotu RWD-16 bis do silnika o większej mocy 90-konnego konkretnie silnika, angielskiego silnika firmy Cirrus. Czyli po prostu ten sam płatowiec i inny silnik. Ten sam płatowiec z nowym silnikiem. Oczywiście zmieniło się troszkę okapotowanie samolotu. Przy okazji poprawiono troszkę oszklenie z kabiny w celu poprawienia widoczności z niej. I tak się pojawił nowy samolot oblatany na wiosnę 1939 roku. Samolot, przy którym właśnie stoimy, samolot RWD-21. I trzeba przyznać, że na samolot już w chwili, kiedy dopiero prototyp jego oblatywano, już złożono zamówienie na 10 sztuk. Duże zamówienie. Ile zdążono wyprodukować? Niestety tylko 3. Wybuch wojny przeszkodził w dalszej produkcji tego samolotu. Samolot był niezwykle bezpieczny w lataniu. Miał dobrze dobrany profil płata, o dosyć dobrej nośności. Miał lotkę szczelinową, co było cechą charakterystyczną wszystkich samolotów firmy DWL, praktycznie od sławnych szalążowych RWD-2, RWD-6 i RWD-9. RWD-2, jeden z pierwszych takich sławnych produktów, jeszcze takiej konstrukcji nie miał. Poza tym ten samolot miał klapę mechanicznie wypuszczano ręcznie przez pilota, pozwalającą na zmniejszenie prędkości startu i prędkości podchodzenia do lądowania. I ciekawą rzeczą jest też to, że osiągi RWD-21, pomimo słabszego o 30 koni mechanicznych silnika w stosunku do RWD-13, tego pięknego samolotu, były prawie identyczne. Prędkość maksymalna tego samolotu w granicach 210 km na godzinę, przelotowa w granicach 180 km na godzinę, minimalna, ta potrzebna do bezpiecznego podejścia do lądowania, około 76-78 km na godzinę. W pełni udany samolot.